Witajcie, to jest program Idź pod prąd, dogrywka. Moim gościem jest redaktor Michał Fałek. Witam się serdecznie. Witam Ciebie, witam Was, drodzy widzowie. Skomentujemy teraz konferencję prasową Donalda Tuska. Od czasu programu trochę zostały nowe informacje, się pojawiły. Donald Tusk mówi, że będzie rekonstrukcja rządu. Stwierdził, nie podobała mi się awanturka publiczna między marszałkiem z lewicy, tutaj chodzi o Włodzimierza Czarzastego, i Polski 2050, Szymona Hołownię, tutaj chodzi. I powiedział, że jak ktoś się publicznie kłóci, to nikt tego nie lubi oglądać. Powiedział, że będzie spotkanie koalicji 15 października i odniósł się też do tego, że właśnie będzie rekonstrukcja rządu na przełomie wiosny i lata. Ale ta rekonstrukcja ma być właśnie, czy ta rekonstrukcja tak bardzo mocno będzie związana z tym, co się dzieje właśnie teraz między lewicą a trzecią drogą, czy też są inne przyczyny? Są też inne przyczyny, ale czy będzie też związana z tym, co się dzieje, niewykluczone, bo rzeczywiście po wyborach, tych, które przed chwilą miały miejsce, czyli wyborach samorządowych, kiedy to lewica nie popisała się, można powiedzieć, są takie głosy, że PSL chce odebrać lewicy jedno z ważnych ministerstw i lewica rzeczywiście może coś tutaj stracić. Już nawet mówi się, że pan marszałek Czarzasty już nie jest tak przywiązany do tej perspektywy objęcia fotelu marszałka Sejmu. Natomiast faktycznie tutaj to, co mówi premier Tusk, to ma rację w tym, że taki komunikat do wyborców, że sobie skaczemy do gardeł, to co miało miejsce w związku z sytuacją tych ustaw aborcyjnych, które mają być procedowane, gdzie posłanki lewicy rzeczywiście wytoczyły ostre działa, gdzie przecież posłanka Żukowska tam kazała marszałkowi Hołowni tam w takich męskich słowach, no nie się zabrać stąd i tak dalej. No to się wyborcom nie podoba. Wyborcy chcą jakiejś zmiany. To PiS rządził w ten sposób, że dzielił Polaków, skłócał Polaków, wprowadzał złe emocje. Myślę, że teraz wyborcy chcą jakieś odmiany i chcą rzeczywiście takiego pozytywnego myślenia. No chcą tej uśmiechniętej Polski rzeczywiście. Tam sobie pisowcy z tego szydzą niejednokrotnie, że teraz będzie uśmiechnięta Polska. Tak, ja bym wolał żyć w uśmiechniętej Polsce, wśród uśmiechniętych, pogodnych ludzi, niż wśród takich ponuraków, którzy patrzą spod łba i tylko myślą, i ty idziesz ulicą i się zastanowisz, czy ten człowiek zaraz ci, nie wiem, nie strzeli, czy jakiegoś tam ciosu nie sprzeda, czy noża nie wepchnie pod żebro. Także ja bym wolał żyć rzeczywiście w pogodnej, uśmiechniętej Polsce i myślę, że wyborcy, znaczy politycy, przepraszam, w szczególności ostatnio tutaj to miało miejsce, dlatego trzeba się do tego odnieść, politycy lewicy muszą sobie z tego zdać sprawę. Jeśli będą tak prowadzić politykę, że będą znowu chcieć skłócać, dzielić Polaków, jakieś takie ostre marsze i tak dalej, to stracą na tym. I tak można się zastanowić, czy ten wynik teraz lewicy nie był wynikiem realnym. A czy ten wynik w wyborach parlamentarnych nie był właśnie taką premią związaną z tym, że przecież to Tusk zachęcał wyborców, żeby nawet zagłosowali nie na koalicję wtedy, tylko na lewicę czy na trzecią drogę, żeby oni mieli lepszy wynik, żeby była większa szansa na stworzenie rządu, który odsunie PiS od władzy. Tak się stało. Być może teraz wynik jest bardziej urealniony. To naprawdę wyniki wyborów tych do Parlamentu Europejskiego to pokażą. Ale jeszcze jedna rzecz. Ja generalnie chciałem powiedzieć, że podoba mi się u premiera Tuska to, że on rzeczywiście regularnie, tak jak obiecał, praktycznie nie co miesiąc, tylko częściej, gdzieś co dwa tygodnie, ma konferencje prasowe, gdzie mówi też, czym się rząd zajmuje w międzyczasie, tak jakby rozlicza się na bieżąco z obywatelami ze swoich obietnic, z planów, z tego, jak rząd działa. To jest duża zmiana w porównaniu do tego, co było wcześniej. Bo wcześniej był tylko PR, tylko wydłużanie nosa Morawieckiego, nie? Tylko było, wiecie, pokazywanie, jacy to oni są zajefajni, ci wszyscy kłamcy, oszuści i złodzieje, nie? Każdy tam się lansował w swoim resorcie. Także to nie były takie prawdziwe konferencje prasowe, takie można powiedzieć raporty z działania rządu,
tylko zagrywki PR-owe, nie? A to tam z czekiem pojechali kartonowym, gdzieś tam z pieniędzy, które zakosili, można powiedzieć, z Funduszu Sprawiedliwości, a to właśnie coś tam obiecał Morawiecki, że tutaj jest rżysko i pastwisko, a za rok czy za dwa będą elektryczne samochody z tej fabryki wyjeżdżać i nic nie ma do tej pory. Także wcześniej to były tylko oszustwa i tania propaganda, a teraz faktycznie ja to tak odbieram osobiście, że są konferencje prasowe, gdzie premier, można powiedzieć, spowiada się obywatelom z tego, co zrobił i co zamierza zrobić w najbliższym czasie. I to mi się podoba. Do tego się zaraz jeszcze odniesiemy, ale jeszcze wracając do tych innych przyczyn, które mogą być właśnie podstawą rekonstrukcji rządu właśnie. Tak, no przyczyna jest prosta i ona była znana wcześniej. I to jest naturalne, że będzie musiała być rekonstrukcja rządu, jeżeli ta przesłanka się sprawdzi czy spełni. Bo dwóch, mówi się o dwóch, jeszcze nie są listy opublicznione, ale mówi się o tym, że dwaj ministrowie wybierają się do Parlamentu Europejskiego. Jest to minister Krzysztof Hetman z PSL-u, zresztą z okręgu lubelskiego, który jest ministrem rozwoju i technologii. No i minister Sienkiewicz z Ministerstwa Kultury. To był taki joke, wybaczcie, ale to jest właśnie ten, który walcem jedzie i rozprawia się z pisowską tępą propagandą, taką goebbelsowskiego typu, która była przed wyborami. Minister Sienkiewicz, minister kultury też mówi się, że być może będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli będą kandydować, to zapewne się dostaną. To bez dwóch zdań. Tu jeszcze można nadmienić, bo nie mówiliśmy o tym w programie o 13, a to jest ważna informacja, że sąd rejestrowy warszawski dla miasta Warszawy no wpisał do KRS-u likwidację spółki akcyjnej Telewizja Polska. Teraz jest to Telewizja Polska w likwidacji, spółka akcyjna, czyli ten, można powiedzieć, wybryk referendarza sądowego, który podczas gdy były wpisywane likwidacje wszystkich regionalnych, można powiedzieć, rozgłośni radiowych i telewizji publicznych, to on sobie wtedy, ten referendarz sądowy, postanowił, że warszawskiej nie wpisze. To nie wiem, czy pamiętacie, jak wtedy wszyscy pisowcy piali z zachwytu, że tutaj plan B ministra tego Sienkiewicza, tam nazywali go pogardliwie pułkownikiem, to jest oczywiście dumą, że się dosłużył tak wysokiego stopnia w jednostkach specjalnych. No to wtedy pisowcy piali z zachwytu, nie? Że tutaj przestępczy plan Sienkiewicza się nie powiódł. Okazuje się, że sąd, kiedy już się zajął tą sprawą, to, można powiedzieć, naprostował tego referendarza sądowego i jest wpis. I jest już w tym momencie, można powiedzieć, ta spółka, jeszcze tylko Polskie Radio jest niewpisane, bo i PAP jest wpisany do likwidacji, i TVP jest wpisana do likwidacji. Sąd uznał, że nie może jakieś te ustawy, można powiedzieć, dotyczące telewizji, które są podpisane, no tak jakby uniemożliwiać zarządzanie spółką na podstawie kodeksu handlowego. Czyli prawa właścicielskie nie mogą być tutaj ograniczone. Na przykład postawienie w stan likwidacji, a przypomnijmy, że stało się to dzięki Andrzejowi z Pałacu, bo to Andrzej z Pałacu, może to Mastalerek zdecydował, nie wiem, no Andrzej z Pałacu jest tym długopisem, znaczy tym, kto trzyma długopis, także strażnikiem długopisu jest i to on podpisał, czy zapowiedział, że będzie wetował, jeszcze nie podpisał rzeczywiście, chociaż zapowiedział wtedy, że zawetuje tę ustawę okołobudżetową, która dawała finansowanie Telewizji Polskiej. Zapowiedział, że ją zawetuje i to dało asumpt rządowi do tego, żeby wprowadzić stan likwidacji media, które nie będą miały finansowania zgodnie z obietnicą prezydenta, jeszcze prezydenta Andrzeja z Pałacu Dudy. Andrzeja Dudy z Pałacu, tak? Nie z Pałacu Dudy, z Pałacu Namiestnikowskiego, tak powinno być. Wracając do właśnie tego, co Donald Tusk mówił o obietnicach wyborczych, jak są realizowane, to zapowiedział, że w tym tygodniu poznamy nowego szefa Orlenu. Powiedział, że będzie oczekiwał tego, żeby przedstawił on natychmiast propozycje, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa i dostępność paliwa w Polsce. Ale też zapowiedział, że paliwo za 5,19 nie będzie. Tak, bo od razu padło pytanie, czy tak jak obiecywał, będzie paliwo za 5,19? Nie będzie. No, może czyli to jest nie będzie spełnienia obietnic wyborczych? Może jest to obietnica, na której spełnienie trzeba będzie dłużej poczekać. To, że paliwo w Polsce jest za drogie, to jest fakt. Ale paliwo jest za drogie w całej Unii Europejskiej. Naprawdę tu jest bardzo drogie paliwo. I to jest związane nie tylko z ceną ropy, która akurat teraz jest wyższa niż w czasie, kiedy Tusk obiecywał paliwo za 5,19.
ale no to jest kwestia całych tych obciążeń. Tak właśnie broni się Tusk, odpowiada, że no wtedy to paliwo mogło być za 5,19 wtedy, kiedy mówił te słowa, no a teraz ropa podrożała o 15-20% na całym świecie. To jest prawda. Kraje OPEC dbają o to, żeby ropa nie była zbyt tania, nie ograniczają wydobycia, czy nie zwiększają wydobycia. Jeszcze tutaj Ukraina swoje dokłada, no bo trzeba tak powiedzieć, że Ukraina tak jakby realizując w swój swoisty sposób sankcje na Rosji, sankcje na można powiedzieć, sektor petrochemiczny, też powoduje, że ta cena nie spada. No bo Rosja coraz mniej ropy eksportuje, kiedy zamyka kolejne niszczone przez ukraińskie rakiety i drony rafinerie. Rosja coraz mniej eksportuje, a nawet Rosja musiała zacząć import benzyn. Zapewniła sobie, może być taką krytyczną ilość potrzebną w razie czego, 100 tysięcy ton z Kazachstanu możliwość importową, no i też z Białorusi importuje benzyny. Także Rosja w tym momencie z eksportera staje się importerem. Na razie mówimy o benzynach, czyli już o ropie przetworzonej. No ale też można powiedzieć, te uderzenia ukraińskich dronów na rafinerię powodują, że ta cena ma tendencję przynajmniej nie do spadania na rynkach światowych, cena ropy naftowej. I to się przekłada oczywiście na cenę benzyn. Tych, które tankujemy na naszych stacjach. Niestety ta benzyna jest w granicach 7 zł już, czy tam no powyżej 6,50, nie? Ale w granicach 7. I chyba trzeba się przyzwyczaić, że nie spadnie. Jest to przykre, że nie jest poniżej 6 zł. Ale tak jak mówię, naprawdę są bardzo wysokie podatki. Nie tylko w Polsce, w całej Unii Europejskiej. Po prostu paliwo jest obłożone wysokimi podatkami. Tutaj jest możliwość docięcia. No ale to jest coś za coś. Jeżeli mamy wielki socjal w kraju, a mamy wielki socjal, który jest jeszcze spuścizną po PiSie, a koalicja, trzeba tutaj powiedzieć też prawdę, dołożyła jeszcze swoje, no bo powiedzmy, pewne rzeczy naobiecywała wyborcom i teraz to realizuje, bo też dzisiaj rząd przyjął babciowe tak zwane, czyli też spełnia kolejną obietnicę, która no, też będzie kosztować. No to w tym momencie na to muszą być pieniądze z czegoś. Najprostszym podatkiem jest podatek od paliwa, ponieważ paliwo kupują wszyscy. Nie znamy właśnie nazwiska nowego szefa Orlenu, który właśnie w tym tygodniu ma się pojawić, no ale są spekulacje co do nazwisk tutaj. Są dwa nazwiska podawane w mediach. One nie są jakoś tam znane szerszej opinii publicznej. Jedna z tych osób to jest pan Krzysztof Zamarz, który był szefem Enei w latach 13-15, a wcześniej był wiceszefem Tauronu, czyli to są spółki energetyczne. No i pan Ireneusz Fonfara, on był szefem lidewskiego oddziału Orlenu i wcześniej był też szefem Banku Gospodarstwa Krajowego. Nieznane są to tak szerokiej opinii publicznej, tak jak powiedziałem, osoby, ale widać, że są to specjaliści, że są to nazwiska ludzi, którzy są w tej branży, w branży energetycznej czy w branży paliwowej. Jest to też różnica w porównaniu do tego, co było wcześniej, bo wcześniej no to Obajtek został wzięty, można powiedzieć, no z Pcimia Dolnego. Wiecie, wójt Pcimia Dolnego stał się szefem największego koncernu polskiego, koncernu energetycznego, koncernu paliwowego. Czyli miał predyspozycję. No jak widać później w tych taśmach Obajtka, które wychodzą, to miał predyspozycję do kolesiostwa, do nepotyzmu, do układania przeróżnych kontraktów pod siebie, no krótko mówiąc do złodziejstwa i do przestępczości. Do tego miał Obajtek rzeczywiście predyspozycję i liczymy na to, że też wyląduje w programie socjalnym Cela Plus, że będzie tam i dla niego jakaś tam komórka się znajdzie. Natomiast tutaj jest ta różnica, że ci ludzie, którzy starają się o to stanowisko, to nie starają się po kolesiostwu i dlatego, że są znajomymi czy Tuska, czy zrobili na nim wrażenie, tak jak to Obajtek zrobił wrażenie podczas kampanii wyborczej na Kaczyńskim, że to jest człowiek, który może załatwić wszystko i dlatego został wzięty do tego Orlenu. Tylko teraz są rzeczywiście konkursy. Trwa konkurs na to stanowisko i będzie po prostu wyłoniony prezes Orlenu w ramach konkursu, który jest przeprowadzany, który ma jakieś tam zasady, jest transparentny i tak dalej. Także to mi się podoba. Tak powinno być. To jest ta zmiana, na którą czekaliśmy. No, nowy prezes Orlenu będzie miał prosto, żeby to była dobra zmiana, jeżeli chodzi o poprzedniego prezesa Orlenu, także tutaj liczymy na to. Ja tobie dziękuję bardzo za komentarz. Był ze mną redaktor Michał Fałek. Dziękuję wam i dziękuję tobie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.